Cześć, siemanko, ja jestem Remek, a dzisiaj witam was w They Are Billions. W odcinku, w którym czeka nas został drewnianą, a zostawi murowaną. Natomiast nie Polskę, tylko kolonię. Zastał kolonię drewnianą, zostawił murowaną. Tak będzie dzisiaj, wszystko zmieniamy w kamień, bo jesteśmy jeszcze trochę z epoki drewna. Oraz do tego zaczynamy bawić się technologią związaną z ropą i żelazem. Więc będzie dziś grubo, lećmy. Zacznę. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, żeby być na bieżąco, was nie pominęły kolejne filmy. Napiszcie jakiś komentarz fajny. Lecimy. Dobrze, moi drodzy, za kilka chwil będziemy wiedzieli, od której strony leci na nas horda. Jest to horda dnia 40. Z północy. Okej, they are approaching from the north. Czy najprawdopodobniej stąd. Wiemy, że tu możemy, już w tym momencie, zwiększyć zabezpieczenie w postaci murowanego płotu. No może nie płotu, to jest mur, no mur już to jest, no to jest już mur. Więc to zaczynamy w pierwszej kolejności robić, żeby tu wszystko się pięknie zgadzało i było bezpieczne. Okej, okay. Tych już nie robię, chociaż starczy mi kamienia. Dobra, niech tu będą wszystkie jednostki murowane. Gorzej, jeśli okaże się, że nie stąd będą szli, a na przykład stąd. Tak też może być. Ale na to jesteśmy już nie jesteśmy przygotowani. To się już też odlewnia robi. Zrobiłem co nieco ruchów już pomiędzy ostatnim odcinkiem a dzisiejszym. Dlatego, że postawiłem tutaj już odlewnię. Postawiłem też, ten garnizor się wybudował. Tutaj już tworzymy kolejnych snajperów. Wiemy, że z północy, więc wyślijmy ich, no bez tej łuczniczki. Wyślijmy ich już tutaj. Choć może nawet scentrujmy je bardziej do lewej. Albo nie, tu niech się w tyle trzymają, bo w pierwszej kolejności chcę weteranów puszczać na pierwszy front i ich wystawmy póki co w to miejsce. Dobrze, z tych weterańskich jednostek, tutaj są trzy jednostki, dlaczego? Żołnierza też poproszę tutaj. I do tego chyba będę brał tak, żołnierz tu, a zwiadowczyni wejdzie sobie tu. Chciałbym troszeczkę podmianek zrobić, bo ci żołnierze, weterani są naprawdę dobrzy i nie chcę tracić ich w tych wieżach, które nie będą obsłużone. Więc wyciągamy żołnierzy, wkładamy na to miejsce weteranki, aczkolwiek tu może być jedna osoba, bo tu już będzie i tak trzech. Dobrze, tu są obydwie one, tu są też, nie, tu jest żołnierz. Szykujemy się, panie i panowie. Ale tutaj też może on zostać, spoko, bo są dwie, git. Chciałbym szybko jeszcze móc. Okej, kasa. Sprzedajmy trochę drewna i innego badziewia. Może zdążymy jeszcze postawić tutaj kilka jednostek strzelniczych w postaci wieży energetycznych. Tylko nie wiem, czy on mi to zdąży przez te 6 godzin plus jeszcze będą szli z tej północy. Nie wiem, czy zdążymy to zbadać i jeszcze postawić. Wydaje mi się, że nie. Więc raczej mądrzejszym może być postawić wielkie balisty i na tym się skupić. Dla bezpieczeństwa trzeba też ulepszyć te mury, bo może się okazać, że pójdą tędy, a i tak nas czeka ulepszanie muru w bliższej bądź dalszej przyszłości. Okej, okay, czego już nie mamy? Złota. Poczekajmy i już jest. Pięknie ten mur wygląda, naprawdę pięknie, bardzo ładny. Na pauzie jeszcze chwila, bo musimy się dobrze przygotować, a tutaj każda chwila ma znaczenie. Nie ma kamienia, mamy mnóstwo, natomiast drewna. Z kamieniem ogólnie mam problem. Nie da się go nigdzie pozyskać, mam tutaj dwie jednostki kamienia, mogę pozyskiwać, już to wcześniej chciałem położyć. I w zasadzie to by było na tyle, tu jeszcze chyba też dało się dwie jednostki pozyskiwać, to jest już gówno, to jest karamba. Karamba, z tym kamieniem mamy naprawdę problem. I będziemy musieli tutaj gdzieś ekspansję poszerzyć o te elementy i miejsca, w których kamień się znajduje. Dobra, bo już mnie ta muza wkurza, coś mnie stresują mnie tutaj, że mnie rozwalą, zaraz ta horda przyjdzie. Gdzie jesteście? Pokażcie się. Ja się będę stresował na zapas niepotrzebnie. Jest bez sensu się stresować tak bardzo. A ja się bardzo stresuję. O, jest trochę kamienia. Możemy też poulepszać jeszcze tutaj.
Bo jak będą szli z północy, to od tej strony potrzebujemy ten mur ulepszyć. Dobra, weterani są rozstawieni. Dobrze byłoby już tutaj, nawet teraz, dać żołnierzy do wież, bo oni mają najgorszy zasięg. I lecimy dalej. Czeka... O, dobra, już wiemy, że tutaj. Czyli z tej strony atakowali. Dobra, dobra, dobra. Czyli wy jednak wróćcie. W pierwszej kolejności weteranów stawiamy. Powiększyłbym te mury. Boję się, że to może już nie wystarczyć. Mhm. Leciałbym dalej. Niech tylko oni wejdą. I powiększam mury, bo obawiam się, że to się może naprawdę źle skończyć. Plus przez rynek dokupmy sobie kamienia. Troszkę kaski mnie to kosztowało. To jest bardzo nierynkowe są te ceny. Hehe, nierynkowe w rynku. Dobra, tak całkiem serio. Lecimy tutaj dalej z tymi naszymi palisadami. Mamy trochę drewna, możemy go tutaj powystawiać w tych lukach. Dobra, już więcej nie mamy nawet kasy. I robimy tak. Żołnierze mają najgorszy zasięg, więc chciałbym stąd pozyskać żołnierzy. Wy wszyscy pod mur. No, przejdźcie, 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 przejdźcie. I wy tutaj, bo wy jesteście miękkie pały. Pały, co nie znały zasięgu. Dobra. Stójcie mi tutaj. A zbliża się ta kolonia już. Teraz chcemy tylko łuczniczki. One też mają lepszy zasięg, ale nie tak dobry jak snajperzy. Więc wy tu. No i pozostają mi snajperzy. Ale wszystkich poproszę, wszystkich, wszystkich. I was poproszę tutaj ogólnie. No już tu będą podlatywali. To już są sekundy i oni są. No kurde! Dobra, nie wiem czego się spodziewać. Nie mam pojęcia. O kurde. O kurde. O kurde, dobra. Tego będzie trochę. Okej. Okej. Do przeżycia, do przeżycia. Skacze już ta małpa tutaj. Nie, nie przeskoczyła. Ej, 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 czy jeszcze gdzieś idą? Tu się jeszcze mogą rozdzielić, trzeba na to będzie spojrzeć. Mogło się rozszczepić te wojska, zostawię sobie chód. Nie, nie trzeba. Git. Git. Daliśmy radę. Nawet tych jednostek za bardzo nie... no... obronione. Dobrze. Dobrze, perfekt, perfekt, perfekt. Bałem się, że będzie po grubości. Teraz trzeba będzie ich przesortować, kto jeszcze musi się szkolić, a kto nie. Dużo do szkolenia jest snajperów, więc ich tutaj rozdzielmy. Bo już widzę ten tu, ten tu, ten tu, ten tu i ten tu. Git, wy chłopaki już tu zostajecie. I tu już w ogóle są same wety, czy mi się wydaje? Tak, tu są same wety. Dobra, wety idą na środek mapy. Tutaj wety idą. O, no, 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 nie wymieszajcie mi się, proszę. A tych puszczamy na ekspienie. Sniper is ready. Okej. Tutaj do nich. I pójdą sobie ekspić. Potrzebujemy troszkę więcej snajperów, jak zawsze. Dobra. I odlewnia, moi drodzy. Nowa lokacja. Ta odlewnia zrobi kawał dobrej roboty. I to jest coś, co pozwoli nam zrobić zaawansowaną kopalnię, która będzie więcej kamienia pozyskiwała, zaawansowaną farmę, analogicznie więcej żywności, wiatrak zaawansowany, platformę wiertniczą i to za chwileczkę nawet będziemy robili, bo potrzebujemy ropy. Do tego egzekutor, świetna, taki gun maszynowy, on tak na dupca. Drut kolczasty, znacznie lepszy niż te drewniane paliki, które tam wystawiałem przed chwilą. Wieża radarowa, która jest ogólnie gównem, bo to jest obserwacja. Centrum inżynieryjne to jest ważna rzecz, bo tu są tytanosi, tytani, tanatosi i behemoty. I potem też jeszcze transmutator Atlas. I to jest specjalna jednostka. Tak samo jak iglica błyskawic, która generuje 800 energii. Okej. Dużo? Nie spodziewawszy się. Dobra, zaczniemy od platformy wiertniczej 1200 zł. Na tym się musimy teraz skupić, by pozyskać ropę. Ropę pozyskamy z tych miejsc, jak te właśnie placuszki, które wam tu pokazuję. Tu gdzieś też była ropa, tu jest też ropa. Tu się gdzieś też, pamiętam, znajdowała, w tym miejscu jest. No mamy tych złóż ropy kilka. Tutaj też postawimy, ta wieżeczka to ochroni. I będzie git. Czekamy, aż nasze wojska podejdą, więc niech sobie już idą. Ale chcemy szybko dorobić na badaniach
Na badania chcemy dorobić hajsiwa, hajs już jest. No to proszę mi tu odlewni badać. Platforma wiertnicza w pierwszej kolejności w kamiennym warsztacie, proszę, wieża kamienna. Potem jeszcze osę zrobimy, ona jest całkiem spoko, ona jest o tyle fajna, że to jest jednostka atakująca te zombiaki, ona zajmuje tylko jedno pole. Czyli jeśli mamy takie dziury tutaj jak to, to tutaj się taka balista się nie zmieści w takich dziurach. A znów mimo wszystko osa się zmieści. We wszystkich balistach musimy ustawić najgroźniejszy cel. Wszystko. Dobra, ustawione są? Tak. One mają zawsze atakować bossa. Jak będzie szedł jakiś już gigant potem, to to się nam przyda. To, żeby to jednak atakowało bossa. I wszystkie się ustawiły. Wystarczyło zaznaczyć wszystkie balisty i gotowe tak naprawdę. Mamy tu jeszcze jakiegoś weta? Nie mamy. Git. Dobrze. To platforma wiertnicza nam się bada i można byłoby egzekutora powoli też... to jest egzekutor? Nie, wieża energetyczna. Egzekutora musimy jeszcze odblokować. To jeszcze jest przed nami. No i chciałbym tu jeszcze opchać tych budynków trochę, ale chyba zamiast je pchać, bo jest tu rzeczywiście już ciasno, no tu by się zmieściło jeszcze, no nie wiem, no dwa się zmieszczą. No to tak naprawdę moim celem jest już te budynki ulepszać. Czyli zastał drewnianą, a pozostawił murowaną. Proszę bardzo, puf. Zupgrade'owaliśmy 4. I to są te. To będą pierwsze nasze kamienne budynki. Spoko, wyglądają kozacko, poczekajmy, zobaczcie jak one się prezentują. Ładnie się prezentują, bo to już jest coś, co no jednak wygląda. Plus generuje więcej hajsu, ma też więcej miejsc dla kolonistów i generuje więcej kasy. Spójrzcie sami, tak się prezentują. No powiedzcie, że nieładnie. No ładnie jak cholera. I to mnie cieszy, niech tak też się prezentują. Zupgrade'ujmy jeszcze kilka więcej. Będę randomowo zaznaczał wszystkie domy i upgrade'ował krok po kroku wszystkie, bo chcemy tego sobie zwiększyć tutaj. No i też jeszcze pomiędzy odcinkami zbudowałem tych farm kilka więcej, bo zacząłem mieć coraz większe potrzeby na jedzenie. I to tak drastycznie większe. Te domy bardzo generują zapotrzebowanie na żywność. I one rzeczywiście, pomimo tego, że mieliśmy duży zapas żywności, no to się już on stracił. Tak samo będziemy musieli elektrownię postawić, bo prąd też będzie powoli nas zbliżał do sufitu. Snajperów, no kasa potrzebna, jak zwykle kasa. No, są ci snajperzy już w dużej ilości. Chodźcie chłopaki tam expić. Wypadałoby co nieco postrzelać mi. W końcu jesteście snajperami. A co z wami robi ta jedna sztuka łuczniczki? Nie wiem, ale może w końcu ona wyexpi, żeby być na wyższym levelu. A niech ona sobie poluje sama w zasadzie. To nie jest głupie, bo oni jej te kile z... Nie wierzę! Jeden kill i akurat jej się trafiło. Dobra, wsadźmy ją do wieży, niech tam sobie idzie. Otóż łuczniczki to już jest zbyteczność dla mnie. Jest na poziomie, gdzie już trzeba snajperami operować. To jest jedyna słuszna opcja. A poza snajperami już tylko i wyłącznie lecimy z jednostkami specjalnymi, więc tak naprawdę możemy też zaimplementować te wszystkie nasze łuczniczki do tych wieżyczek. Niech one mi się już tu nie plączą, niech one już sobie pójdą do tych wieżyczek, bo one już damage'a mi robią tyle co nic. Są już weterankami, więc nie muszą już expić specjalnie więcej, więc nie musimy się tym przejmować. I w zasadzie jeszcze mi ostatnia została, nie wiem, wsadźmy ją gdzieś tutaj na końcu świata. Idź tam sobie w piździec. Żołnierze można powiedzieć, że tak samo. Już są jednostkami, które mogę implementować jako weterani do lokacji już docelowych, wieżyczkowych. Zresztą oni są zawsze jednak mimo wszystko jednostkami, które do wieży trzeba wciskać, bo oni nie radzą sobie z dystansem. Więc niech sobie poradzą w tych wieżach z tym dystansem lepiej. I miejmy już ich też z głowy, żeby mi się nie plątali pod nogami. Tym bardziej, że oni też no chodzą jeszcze, chodzą szybciej od snajperów, ale chodzą mimo wszystko, wolałbym mieć oddział, który chodzi jednakową prędkością, rozumiecie mnie o co chodzi, nie? Więc wolę mieć tych wetów tutaj snajperów, reszta się szkoli tutaj pięknie. Chłopaki, dołączcie, nie róbcie siary, no ziomeczku. Nie, 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 no chłopaki, tak być nie może, tutaj wszyscy już, do tego przesmyku pięknego. Proszę się tutaj strzelać z tymi wszystkimi ludźmi, a raczej zombiakami. Ale pięknie sobie radzą ci nasi snajperzy. No ale i tak się chyba rozdzielą. Oni są, jak widać, nie do opanowania. Życia mają dużo, oni mają taki def, że to nie ma co się martwić. Tutaj, proszę bardzo, chłopaki. It's a nice day to die. Gdzie, gdzie? Aha, no snajperzy. No, ogarniecie to, chłopaki. Jesteście dużym legionem, więc dacie radę. Znaczy, może nie legionem. To jest grupka.
gdy gra napisze nam informację, są ich legiony, to jest ten ostatni 120 dzień, kiedy się wszyscy zesramy tutaj. I ten dzień nadchodzi coraz bliżej, jest dzień 43, więc wszystko przed nami. Natomiast bardzo szybko popchnęliśmy technologię, bardzo dużo gram na pauzie, co pozwala mi bardzo precyzyjnie to wszystko prowadzić i to mnie cieszy. Zaawansowana farma to jest coś, co wypadałoby chyba zrobić, ale bardziej chyba mi zależy na kopalni, ponieważ mam problem z kamieniem, więc wolałbym tą kopalnię tutaj zbadać, by pozyskiwać ją szybciej, bardziej, piękniej i fajniej. Już ulepszmy sobie te mury tutaj, żeby nie było takich drewnianych wypistków, więc niech to się tu już kamienne wszystko stanie, tak samo ta wieża, bo zapomniałem o niej. I te dwa sektory mamy kamienne. No i co? I przechodzimy do elementu, w którym trzeba byłoby też coś tutaj jeszcze zbadać. Niech ta osa się bada. Okej, tu się robi ciekawie, ale fajnie, bo oni sobie w tym momencie ekspią. Troszkę bym tu roszady wprowadził, tych bardziej zdrowotnych naprzód bym dał, bo mi zaczynają atakować... no te... o kurde, o kurde. No i zabił mi snajpera, no ty gnoju jeden cholerny. Nie, tu się robi... Nieprzyjemnie się tu robi, a oni wolno chodzą, więc będzie problem wycofać. I oni się tu jeszcze zablokują. Straciliśmy już dwóch snajperów. Chłopaki, strzelać! Okej, tracimy snajperów jednego po drugim. Tyły niech się wycofają. Tracimy snajperów. Chłopaki, teraz wycofacie. Wy już, tam pozycja. A wy cofka. Cofka! Dobra. Tu powinni dać radę. No tak troszkę ich w maliny wpuściłem. No stracić 4-5 snajperów to nie jest mało. To nie jest mało. I choć wiadomo, no rekrutujemy ich więcej, to no straty w wojsku, w oddziale snajperskim nie są mile widziane. Ani trochę. Dobra, research jest prowadzony, wszystko pięknie tu wygląda i to mi się podoba, natomiast fajnie byłoby znów kolejne budynki ulepszyć. No tylko jeden, kasy nie mamy. Poczekajmy na kasę, jest kasa. Dobra, raz jeszcze zaznaczmy te budynki. Fajne jest, co jest? Tutaj, tutaj o. 3, 4, 5, 5 budynków ulepszyliśmy, zawsze coś, to jednak jest upgrade mimo wszystko, nie? Weterana stąd wyprosimy. Ty, weteran, do domu idziesz tutaj, a tych 5 dokładamy. Czyli tych, ilu straciliśmy, nie? To niedobra informacja. Dobra, zaawansowana kopalnia jest dostępna, możemy ulepszyć. Ile ona pozyskuje? Kamienia? 3 sztuki, to niedużo. Pamiętam, była taka jedna kopalnia na wypasie, to była ta? 4 sztuki kamienia, 2 żelaza, od tej zaczniemy. Energii 11, ropy 20, złota 900, no to platforma wiertnicza się kłania. A tu znów nam energii brakuje i żywności nam brakuje. Okej, za mało pauzy. Coś tutaj, Remigiusz, nachachmęciłeś. Słuchajcie, musimy to nadrobić. 22, 29, no to zawsze coś. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jestem w stanie dokładnie pozyskać gdzieś więcej. 44 jednostki. I postawmy jeszcze mimo wszystko tutaj 30. Tylko tutaj te defensy, ale my je będziemy poszerzać w drugą stronę. A tu jak to wygląda? 38. To mamy chyba odpowiedź. No mamy odpowiedź chyba, gdzie to stawiamy. No, 38. Gdzie to było? Tu. Dobra. Jeszcze jak się pozbędziemy troszkę tych murów i w drugą stronę je obudujemy, to będzie perfekto. Już murowane postawmy jak należy. No chociaż tyle. To też już sobie ulepszmy, gdyby była kasa. Nie zblokujecie się, nie zblokujecie się. Są kretyni, zawsze sobie w czoło wchodzą. Naprawdę, te jednostki są jak trochę nienormalne, muszę przyznać. Elektrownia, o której zapomniałem i troszkę się nam opóźniła ona, ale postawić zawsze można i ją właśnie postawimy tu. Do tego dochodzi żywność, która już się buduje, więc problemu nie ma. Ale możemy też się zasilić szybkimi jednostkami chaty. A, energii zero. Zajebiście. A jak długo elektrownia? Szybko leci. Dobra, damy radę.
Not that bad. Not that bad. Pięknie, podoba mi się to. Pięknie, murowany rejon się tu robi. I to super, że w tym miejscu, bo tu mamy rynek, tu mamy też bank, więc mamy większy przyrost pieniędzy, mniejsze utrzymanie pod kątem żywności, więc mniej zżerają mimo wszystko. No wy panowie mieliście tutaj coś ekspić chyba, nie? Wypadałoby. Jeszcze się troszkę przysuńcie. No i zajmijcie się pracą. Podoba mi się to bardzo, bardzo. Ta chwila ciszy i nagle strzały. Bardzo mi się to podoba. Niech sobie podejdą troszkę. No, bo te gówno ich tutaj przeatakuje. Dobra. Stop it, guys. Dacie radę? Jakby co, wołajcie. Dobra. Jednostki... No super nam to wszystko urosło. Odlewnia. Zaawansowany wiatrak to jest coś, co można byłoby zrobić. Mamy tych wiatraków dużo rozstawionych na terenie, więc można byłoby je pod kątem energii ulepszać. Ale zaczynamy też walczyć trochę z jedzeniem, nie? Plus, wolałbym już chyba centrum inżynieryjne postawić, żeby się ono badało, po to, żeby te jednostki specjalne rekrutować. Okej, Remigiusz, co pierwsze? Jednostki specjalne, wiatrak, egzekutor, a potem farma. Chyba tak zrobimy. Plus ropa. Postawmy w pierwszej kolejności tu. Bo jeśli dobrze, nie, magazyn był gdzie indziej. Tu jest, nie, to jest garnizon. Magazyn był tu, a on wpływa na produkcję. Ale tu akurat nie mamy złoża ropy. Jeszcze był gdzieś magazyn chyba, nie? Czy się pomyliłem? Pomyliłem się chyba. Mamy tylko jeden magazyn? Tak, bo raz dostaliśmy perka plus 50, a drugie dostaliśmy magazyn plus 50. Zrobiliśmy magazyn, więc mamy 150 w magazynie. Wszystko się zgadza. Stawiamy to tutaj. I postawmy sobie jeszcze gdzieś, gdzie będziemy mogli postawić magazyn. Może w tym miejscu. Wtedy ropę podwyższymy sobie w produkcji. Nie głupie. Magazyn. Poproszę. Jezus, ile miejsca on zajmuje. Boże, jakie wielkie bydle. O Jezus, jeszcze tu kolidują się nim. Ja pierdziele. Tu. No dobra, no. Niech tak będzie. Na ropę nam wpłynie. W ilu procentach? Tam 20? Niech będzie. Magazyn postawiony, ludzi do roboty, a raczej do zatrudnienia na snajperów mamy. No idzie to jakoś. Kaskę już też całkiem fajną zarabiamy. It's not that bad. No ale te domki by trzeba było ulepszyć, co? No tylko jeden. Kasy nie ma. Wiecznie biedny. Wiecznie biedny. Dobra, chłopaki, polujcie, bo tutaj już tą największą falę obsłużyliście. Jezu, jak oni rozwalają. Rozwalają system, naprawdę. Co to jest? Widzieliście? Jakiś na czterech łapach chodził. Jakiś specjalna jednostka. Ale taka powolna, więc nie wiem, co to było w tym specjalnego. Dobra, oni niech sobie tam farmią. A my musimy troszeczkę chyba ekspansję zrobić, co? Może gdyby ich wysłać tutaj. Tu jest też kamień, którego potrzebujemy więcej. Plus to nie jest najlepsza obrona. To jest taki miszmasz. Tu by było pięknie. Tu nie wiem, co mnie czeka. Tu by było pięknie. Tu już jest całkiem dobrze. No tu jest mega otwarty teren. Tego tutaj ekspansji chyba nigdy nie zrobię. Aczkolwiek wąskie, fajne gardła. To jest warte przemyślenia, czy tego byśmy nie chcieli pozyskać. Plus tu to miałem wcześniej zrobić. Mamy złoto, mamy kamień. Chyba od tego trzeba zacząć. Tak bym chyba zrobił. No, tak bym zrobił. Bierzemy tą, no, tą grupę snajperów. Niech oni sobie tutaj przyjdą. W to dokładnie miejsce. Stawiamy tutaj już Teslę. Niech ona się już tutaj rozszerza siatką energetyczną. I w tą stronę, i w tą stronę. Ty, ziomeczku, co? Miejsca nie miałeś w wieży? No dobra, i cię wyślemy do innej wieży. Tu jest miejsce, tam idź. Biedny stał pod murem. Nie wiedział, co ze sobą zrobić. O, już się rzucili. Obronią to. Dobra, co z tą odlewnią? Ona tam robi research. Tutaj też, tutaj nam brakuje researchu. Miny mogą się przydać. A w drewnianym warsztacie? No nie będę, to szkoda mi 300. No po... Nie wiem, co mi coś da? Nie chcę szastać kasą. Wolę jednego snajpera więcej niż te 300 utopione w... A czemu tu jest złoto 300? Za snajpera, a tutaj też 300, dobra. Już myślałem, że mam jakieś różnice cenowe.
Dobra, on tam robi tych snajperów. Ci już tu idą. Tą ekspansję zrobimy szybko i łatwo. Jak oni tam sobie radzą? Dobrze. Ty uciekaj. Ty w bok też oddal się. Dobra, i wy we dwójkę chłopaki stąd spinkalacie. Do domu. Dobra. Co was tam atakuje? Dajcie sobie radę. Dobra, zaczyna się to robić całkiem konkretne. Ale muszę się namyślić. No cóż, egzekutor się stawia pierwszy. Właśnie się naprawia. Pozyskaliśmy już trochę ropy, która sobie tutaj działa. O Jezu, brzmi strasznie. A, jest git. Ogarnijcie się. Ogarnijcie się, ziomeczki. Proszę mi tu, ile ich tu jest, żebym wiedział? 26. Zobaczymy, czy sobie nie radzą, czy co? Czy giną, czy nie? Jezu, on pluje czymś, okej, już kumam. Zaraz ten nam zdechnie. Przeżyjcie, chłopaki. Tak wygląda platforma wiertnicza, ona sobie tu fajnie produkuje. A tak wygląda gotowy egzekutor za 3, 2, 1. Bam. Duży zasięg, fajne podrażenia, dosyć duży atak, spoko jednostka obronna. Fajnie, że jest w tym miejscu, bo jeśli mieliby ten sektor przejąć, no to będziemy tu się bronili, żeby centrum dowodzenia nie padło. I to też będziemy z czasem wzmacniali. Tutaj postawiliśmy naszych snajperów, by zrobić tutaj rozszerzenie tego terenu. Więc tutaj postawimy dwóch. Dobra, trzech. A tam kolejnych trzech. Tak wolno chodzą, to jest tragedia. To jest tragedia. A tutaj będę ich chciał postawić. Co wam się już dzieje, powiedzcie? Chłopaki, co tu za impreza się zrobiła? Co? Ale się powystrzelali nawzajem, nie? Ładnie to wyglądało. Naprawdę ładnie. Dobra, kolejna Tesla. Poproszę tutaj. Tu pójdziemy w górę trochę bardziej jednak. Troszkę rozszerzymy ten teren. Tylko oni trochę mają wolny... Nie, dobra, dobra, dają radę. Dają radę. Tego jednego też bym tam wysłał do nich. Żeby oni się tu razem trzymali i sobie stańcie tutaj. To to jest w trakcie. To wiemy, co tutaj się dzieje. Magazyn też się postawił w tym miejscu, więc platforma wiertnicza. Jeszcze jedna z tą ropą, poproszę bardzo. Zamiast 10 jednostek produkujemy 12, bo mamy tam magazyn, który zwiększa ten współczynnik i nam to rośnie. Ale też, przepraszam bardzo, gdzie ja mogę te moje jednostki specjalnie rekrutować, bo zbadaliśmy, okej, czyli my teraz jeszcze musimy zbadać, czyli my musimy teraz zbadać to, żeby to nam przeszło, ale to czekajcie, co to było za, co myśmy zbadali w tym cholernej odlewni? No domy nie, tu są platformy, kopalnie, inne duperele, tu energetyka, tutaj bank, magazyn i rynek, okej, centrum inżynieryjne, oczywiście. Złoto 3000. Montuje i szkoli najbardziej wymyślne jednostki. Szczegóły. Behemoth, Thanatos, Tytan, Lucifer. Brak odpowiedniej ilości złota. No to co? No to lecimy w handel. Zaraz będzie odpowiednia i nie ma się czym stresować, panie i panowie. I już, proszę bardzo. Teraz mi ropy brakuje. No zajebiście. To poczekajmy na tą ropę, bo ropa będzie bardzo droga w zakupie, więc nie chcę jej samodzielnie kupować. No i troszkę odchudzamy ten tutaj oddział od tych weteranów. Ty już też mi nie strzelaj, ziomeczku. Gdzie, gdzie, gdzie? No poradźcie sobie, panowie. To są jakieś gówna, no dacie radę. Ale ty się wycofaj, bo to zaraz będzie jakiś dramat. Idzie ten czwarty, dobra. Wróćmy do tamtych. Ci się oddalają, to też, wypad. Wypad. O, przejdź tą. A wy do nich, tam do nich, chłopaki, bez samowolki, proszę. Już was goni jakaś ta dzika szmaciura. No już macie przerąbane, już was po plecach wali. Ale zabita. Bardzo szybko teraz oni awansują. Zaś te gówno. Zostaw mi tych żołnierzy, a on razi większą ilość żołnierzy, to jest też takie... Przesuń tą dupę, no proszę cię! Chryste panie! Co za, oni są czasem... Jakie to są ri... Czasem, Boże Święty. Jak mnie to irytuje. 47 dzień, 52 będzie fala, spoko, zdążymy.
Oni chodzą tak wolno, że to w dniach trzeba liczyć. Wiecie, o co chodzi. Jak się snajperów gdzieś daleko puści, to oni czasem są w stanie dwa dni wracać. Autentyczne story, naprawdę. Dobra, skupmy się. Odlewnia. Chcieliśmy wiatrak, chcieliśmy egzekutor. Niech będzie wiatrak. Chcieliśmy przed sekundą, o czym oczywiście już zapomniałem. Odlewnie, znaczy nie odlewnie, centrum inżynieryjne. Potrzebujemy 3000 kasy, sprzedajmy jakieś tam gówno. Ale proszę bez przesady, co tam jest jeszcze potrzebne? Jest dużo różnych rzeczy potrzebne, nie mogę przesadzić. Dobra, do takich 40 jednostek mogę zmniejszać. Mamy 3000 git, stawiamy centrum inżynieryjne. Tu? Nie no, tutaj zbieram to wojsko. Gdzież to postawić mam? No chyba tu bym to postawił, no. No to będzie potem ciulate przejście. Nie no, wywalmy to gdzieś indziej, to jest nieistotne. Oni się mogą produkować gdzieś daleko i dochodzić sobie na spokojnie do punktu zbornego. O Jezu, jakie to wielkie! Ładne budynki tutaj będą stały. Spoko. Niech to się tworzy. Zatem weterani wracają, ci zostają, trzymajcie pozycję. Pracowników mamy mało, trzeba byłoby domkami się zająć, gdyby była kasa. No to czekamy na kasę i ulepszamy domy, bo już mamy tego kasy przyrostu bardzo mało. A to dlatego, że nie ulepszamy domów i troszkę z tym zaspałem. No dobra, wiecie co, bo to są rzeczy, które muszę teraz trochę powtarzalne zrobić. Wydaje mi się, że na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Na tym, że jesteśmy przed jeszcze pierwszym rekrutowaniem specjalnych jednostek. I z tym bym jeszcze troszkę jednak mimo wszystko poczekał, z prostej przyczyny, żeby w kolejnym odcinku zająć się tymi jednostkami specjalnymi, a teraz troszkę zainwestować w kasy, po pierwsze w energię, bo muszę te wiatraki poulepszać, i w naszą farmę. To też znów wymaga energii, to też znów wymaga ropy. Ropa, no to znów potrzebna jest platforma wiertnicza, kolejna i kolejna i kolejna. Więc trochę jest takich powtarzalnych czynności, które ja sobie wykonam pomiędzy odcinkami, bo to was po prostu, mówiąc wprost, może nudzić. I będziemy się widzieli tak naprawdę przed kolejną hordą. Chociaż tą pewnie sobie już zaliczę samodzielnie. Aczkolwiek gdyby miało się coś dziać, to kamerę włączę. Ale to tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Thunderwera, kupcie sobie ciuszek, jeśli jesteście zainteresowani. I do zoba w następnym odcinku. Adios!